Chwała Panu, bracia i siostry. Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wszystkich, którzy są tu zgromadzeni i tych, którzy też będą oglądać nas. Dziękujemy Bogu nie tylko za tą piękną pogodę, ale za to, że możemy jeszcze się zgromadzać, mimo że dalej mamy taką nieciekawą sytuację, to wciąż możemy tu być, wciąż możemy śpiewać pieśni, wciąż możemy modlić się, razem mieć to zgromadzenie. Dziękujmy przez pieśni, przez modlitwy, ale też nie tylko. Dziękujmy naszym codziennym życiem Panu Bogu. I też za to, co Pan Jezus zrobił też dla nas na krzyżu Golgoty, że oddał swoje życie, poświęcił niewyobrażalną ofiarę za to, żebyśmy my mogli być wolni i abyśmy mogli dążyć do życia wiecznego. Nasze nabożeństwo będzie dzisiaj wyglądało w następujący sposób. Zaśpiewamy 3 pieśni, następnie Słowem Bożym podzieli się z nami brat Mirosław. Po Słowie Bożym zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i wtedy będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, którą poprowadzi brat Henryk razem z braćmi. Następnie na zakończenie zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i zbierzemy kolektę. Jezus jest Panem. I te słowa dzisiaj są takie dla nas normalne, takie naturalne. Mówimy, Jezus jest Panem i to jest normalne. Ale w czasach, kiedy Nowy Testament był spisywany, w czasach, kiedy spisywane były te słowa, w czasach Imperium Rzymskiego, za słowa Jezus jest Panem groziła kara śmierci. Ponieważ w Imperium Rzymskim panowała jedna obowiązkowa religia i był to kult cesarza. Tylko cesarz mógł być Panem, nikt inny. Była to tak zwana religio, czyli religia państwowa. I Imperium Rzymskie pozwalało mieć swoją własną religię, którą jednak uznawało za w pewien sposób osobiste przekonania. Warunek wyznawania swojej własnej religii był taki. Możesz czcić dowolnego Boga, dopóki cesarz jest Panem. I było to tak zwane superstetonis, czyli chrześcijaństwo. I była to jedyna religia, która nie zgadzała się z tym, aby czcić cesarza jako Pana. Bo Panem mógł być tylko Jezus Chrystus. I z tego powodu Rzymianie traktowali to... Było to dla nich nie do zaakceptowania. Tak jak dla chrześcijan nie do zaakceptowania było nazywanie Panem kogokolwiek innego. I z tego powodu chrześcijaństwo było bardzo prześladowane nie tylko politycznie, ale też religijnie. Ale my teraz w wolności możemy mówić, Jezus jest Panem i wiemy dobrze, że Pan Jezus nie był użyty przez Pana Boga tylko i wyłącznie jako narzędzie, lecz On był Panem od zawsze. I chciałbym teraz przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Jana, 1 rozdział od wersetu 1 do wersetu 18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. A Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.
i ujrzeliśmy Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwiej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I tak dzisiaj będziemy obchodzić pamiątkę wieczerzy i zwróćmy szczególną uwagę, że Jezus jest Panem, że to jest ten Pan, który przyszedł na ziemię. Został ogołocony ze swego bogactwa, które miał, ze swojej chwały. Przyszedł, stał się człowiekiem i wycierpiał za nas, abyśmy my mogli żyć, aby nasz grzech mógł być zmazany. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, tak, dziękujemy Ci właśnie za ten plan, który był od początku, aby ludzkość mogła być zbawiona. Że Ty nie jesteś Bogiem, który pozostawił nas, lecz jesteś Bogiem, który jest z nami, który posłał swego Syna na świat, aby za nas zginął, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Za tą krew, Panie Jezu, którą przelałeś, za ciało, które oddałeś i za to, że wstąpiłeś do Ojca w swojej chwale. I dziękujemy Ci teraz za to zgromadzenie, za to, że Ty o tym nam przypominasz. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na to nabożeństwo w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśni, powstańmy. Proszę o grupę. Yes.
Chwała Panu, bracia i siostry. Podstawą dzisiejszego zwiastowania będzie fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Także wracamy do samego początku Biblii. Odczytam fragment z 4 rozdziału Księgi Wyjścia, od 1 do 12 wiersza. I fragment dodatkowy z 1 listu Jana, 3 rozdział, 2 wersety. 4 rozdział, 1 Mojżeszowa, od 1 do 12 wiersza. 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, od 1 do 12. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem, czy jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twojego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. I z 1 listu Jana, 3 rozdział, 11 i 12 wiersz. 1 list Jana, 3 rozdział, 11-12. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że darowałeś nam słowo, z którego możemy czerpać, z którego możemy się uczyć, które poucza nas o tych właściwych drogach. Panie, prosimy, abyś nastawił nasze uszy na słuchanie, abyś nastawił nasze serca też na właściwy odbiór tego słowa. Byśmy mogli czerpać z tego bogactwa i swoim postępowaniem, naszym życiem nie naśladować tego, co złe, ale właściwy owoc Tobie na chwałę przynosić. Amen. Amen.
Myślę, że historia Kaina i Abla jest wszystkim bardzo dobrze znana. Nawet małe dzieci potrafią opowiedzieć swoimi słowami, co tam się wydarzyło w tym 4 rozdziale, co ci bracia robili i jak to się wszystko skończyło. Ale gdybyśmy chcieli zapytać o szczegóły, dlaczego ta ofiara Kaina była wzgardzona, dlaczego ofiara Abla spotkała się z przyjęciem, to myślę, że wielu nawet dorosłym osobom byłoby to ciężko w jakiś logiczny, prosty sposób wytłumaczyć i wyjaśnić, bo kiedy patrzymy do tego tekstu, na pierwszy rzut oka, no rzeczywiście tam nie widać żadnych konkretnych wyjaśnień, jakiejś konkretnej zasady, jakiejś logiki, która by nam podpowiedziała, że dlatego ta została przyjęta, a dlatego ta została odrzucona, bo to, to i to. Nie ma tam żadnych takich punktów. To, co wiemy, to fakt, że Kain uprawiał ziemię i ofiarował Bogu to, co wypracował, a Abel złożył ofiarę z zabitego zwierzęcia swojej trzody. I co ciekawe, Stary Testament nigdy więcej tego tematu już nie porusza. Nie przeczytamy o Kainie i o Ablu. Dopiero w Nowym Testamencie postać Kaina powraca, przytoczona w 3 różnych miejscach, z których jedno zostało odczytane, to jest z 1 listu Jana. Ale zanim wyjaśnimy sobie to przesłanie, które niesie ten fragment, możemy przyjrzeć się nieco sytuacji, która wtedy panowała na świecie. Świecie obcym i świecie nieprzyjaznym, bo był to czas, w którym niedaleko wcześniej pierwsi rodzice zostali wygnani z Edenu i musieli nauczyć się radzić sobie ze wszystkimi swoimi potrzebami we własnym zakresie. We własnym zakresie zadbać o swój byt. W 3 rozdziale, 23 wierszu czytamy, że odprawił go Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Z ziemi człowiek został wzięty, a teraz musi ją uprawiać. Wcześniej wszelka roślina, wszelkie drzewo rosło, wydawało plon, człowiek z tego korzystał, właściwie bez żadnego wysiłku, ale teraz musieli się o to zatroszczyć, bo zamiast ziela polnego, które miało być ich pokarmem, ziemia rodziła co? Według Bożej zapowiedzi? Ciernie i osty. Ciernie i osty rodzić ci będzie. No właśnie, wraz z grzechem człowieka na cały świat weszła niedoskonałość i nic już nie przywróci tej pierwotnej doskonałości stworzeniu. I oczywiście w szczególny sposób to dotyczyło również potomstwa pierwszych rodziców. Żadne z ich dzieci nie było już tak doskonałe jak Adam i Ewa będący w ogrodzie Eden, mający bezpośrednią społeczność z Bogiem. Niewinni, święci, doskonali. Nie. Wraz ze skażeniem wyszli z ogrodu i to skażenie, ten grzech jest już udziałem również ich potomstwa. I żadne z ich dzieci nie było lepsze od swoich rodziców. I to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, porównując obu tych braci. Tak jeden, jak i drugi w takim samym stopniu odziedziczyli tą niedoskonałość. Niedoskonałość swoich rodziców. Zarówno Kain, jak i Abel byli ludźmi już o grzesznej, zepsutej naturze. I Biblia ocenia ich postępowanie w skrajnie różny sposób, ale startowali dokładnie z tej samej pozycji. Tutaj możemy się na chwilę przenieść do naszych czasów, bo doskonale oddaje to sytuację, która do dzisiaj panuje na tym świecie, a w nauczaniu Nowego Testamentu przewija się bardzo wyraźnie. Otóż nie ma człowieka, który przychodząc na ten świat mógłby, tak jak stoi, stanąć przed Bożym obliczem. Bezpośrednio, takim jakim jest, bez żadnego pośrednika. I oczywiście jako ludzie mamy tendencję do tego, by
jednych ludzi oceniać lepiej, innych ludzi oceniać gorzej, bo ten to jest dobry człowiek, a ten jest zły. Ten to jest porządny obywatel, a ten to chuligan. Abel to był taki aniołek, tak? Wiedział co robić zawsze na właściwym miejscu, a Kain no to łobuz. Taki sposób widzenia wydaje się być naturalny. Proste. To, co widzimy, co widzą nasze oczy, tak oceniamy. Ale kiedy bierzemy do naszych rąk Biblię, widzimy, że Bóg trochę inaczej patrzy na tę sprawę i ma inny pogląd na te rzeczy niż my. W naszym umyśle są dwie szufladki. Dobry, zły. Bóg ma tam tylko jedną szufladkę i tam jest tylko jeden napis. Chciałbym odczytać z listu do Rzymian trzy fragmenty. List do Rzymian z 3 rozdziału 2 wersety i z 5 rozdziału 1 wiersz. 3 rozdział, 12 werset. Rzymian 3:12. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I Rzymian 5 rozdział, 12 wiersz. Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Co się powtarza w tych wersetach za każdym razem? Jeden wyraz. W każdym z tych wersetów. Wszyscy. To jest słowo wszyscy. W każdym tym wersecie powtarza się słowo wszyscy. No ale mój wujek jest bardzo dobrym człowiekiem. Nie, wszyscy. Ale mój sąsiad na przykład. Nie, wszyscy. Ale moja mama. Wszyscy. Zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bracia i siostry, to nie jest proste i łatwe do wytłumaczenia osobie, która nie jest nawrócona, bo to jest naturalna rzecz, aby oceniać innych po ich uczynkach. No bo ktoś, kto robi dobre rzeczy, no to musi się podobać Bogu, no nie ma siły. To się wydaje logiczne przecież. To musi być gdzieś w Biblii, że bez uczynków nie można podobać się Bogu. Bez uczynków nie można podobać się Bogu. Gdzie to jest napisane? Hebrajczyków 11:6. Hebrajczyków 11:6. Arku, mogę prosić, abyś odczytał głośno. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary, niezależnie od wcześniejszych uczynków, nie można podobać się Bogu. I tutaj znowu można zacytować 3 rozdział listu do Rzymian po raz kolejny. Rzymian 3:28. Paweł pisze tak. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czyli podsumowując, uczynki, owszem, one są, ale idą za wiarą zbawionego człowieka i dopiero wtedy mają wartość przed Bogiem. Ale same w sobie moje dzieła, moje dobre uczynki do zbawienia mnie samego nie doprowadzą. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę, niezależnie od wcześniejszych uczynków. I wracając do naszych braci z 4 rozdziału Księgi Rodzaju, mimo że oceniamy ich różnie, obaj byli na tej samej pozycji przed Bogiem, na tym samym miejscu. Jednakowo potrzebowali Jego łaski i potrzebowali Jego błogosławieństwa. I tak naprawdę największą różnicą między nimi
jest właśnie to, co Bogu przynieśli. To, co Bogu ofiarowali, bo to nam dopiero pokazuje, w jaki sposób pojmowali istotę Boga. Przyjrzyjmy się ich ofiarom. 4 rozdział od 3 do 6 wiersza. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Ciekawa rzecz. Z tego 3 wersetu wynika, że to Kain pierwszy wpadł na pomysł, aby przyjść przed Boże oblicze i coś Bogu ofiarować. Abel dopiero po nim. No, ale przecież w naszym rozumieniu Kain był tym gorszym, tak? Tym bardziej zepsutym. Mimo wszystko Bogu nie spodobało się to, co przyniósł Kain. Co tam było? Płody ziemi. W wierszu 2 czytaliśmy, że Abel był pasterzem trzód, a jego brat uprawiał rolę. No ale ziemia co wtedy rodziła? Według Bożego przekleństwa, które zaciążyło nad ziemią? Ciernie i osty. Więc żeby wydobyć z niej to pożywienie, ten właściwy plon, no trzeba się chyba było napracować. Praca na roli nadal jest ciężką pracą. Nie da się ukryć, że dzisiaj rolnictwo jest nowoczesne, jest mocno zmechanizowane. Mechanizacja jest tak daleko posunięta, że w wielu przypadkach od zasiewu do zbioru plonu wszystkie te etapy potrzebne do zebrania owocu może wykonać jeden człowiek. Mający odpowiednie urządzenia, odpowiednie maszyny, jeden człowiek potrafi to wszystko wykonać. Ale no dobrze wiemy, że kiedyś to nie było takie proste, prawda? Nie było tak łatwo. Wiele rzeczy trzeba było robić o własnych siłach, prostymi, ręcznymi narzędziami i sposobami. W czasach moich, naszych dziadków, gospodarz, który miał konia, no to był gość, bo już była siła pociągowa, można było coś do tego konia zapiąć i większe prace wykonać. Ale większość chłopów pracujących w polach polegała tylko na sile własnych ramion, na sile własnych rąk. Kobiety, dzieci pracowały w polach ręcznymi, prostymi narzędziami. Dlatego każdy zebrany plon był wynikiem własnego wysiłku, włożonej pracy. Było to wypracowane w pocie czoła i dlatego też bardzo cenne i bardzo doceniane, kiedy ten plon był zebrany. No, dzisiaj zawartość naszych lodówek nie zależy od tego, ile godzin spędziliśmy na polu, prawda? Jak długo z tą motyką chodziliśmy, jak długo pieliliśmy chwasty. To nie jest nasza robota. My idziemy do sklepu. To, czego potrzebujemy, możemy sobie kupić. Nie obserwowaliśmy, jak rosła kapusta, z której zrobimy bigosik. Nie kopaliśmy ziemniaczków, które mamy na obiad. Nie obserwowaliśmy, jak wzrastają inne warzywa, jak pięknie wyglądają kłosy pełne ziarna, z którego potem mamy bułki, mamy nasz chleb. Nie, to jest gdzieś daleko, gdzieś się na polu dzieje, fajnie, że się robi, o tym się nie myśli. Jest produkt i kupujemy go. Nie mamy tej świadomości, że to jest praca, że to jest czas, że to jest wzrost, i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje gdzieś poza nami. I no właśnie, z tego też wynikają pewne niechlubne statystyki, bo mnóstwo żywności jest po prostu marnowane. Jest wyrzucane i jeżeli chodzi o nasz kraj, to Polska jest 5. w całej Europie, jeżeli chodzi o marnowanie żywności. I rocznie w Polsce na śmietniku ląduje 5 milionów ton jedzenia. 5 milionów.
ton zepsutego, niezużytego jedzenia. Czyli ktoś to przeliczył na tiry. To tak jakby codziennie na wysypisko podjeżdżało 569 tirów po sufit wyładowanych niepotrzebną nikomu żywnością, niepotrzebnym jedzeniem. Każdego dnia 569 ciężarówek idzie na śmietnik. No właśnie, w świetle tego wszystkiego, jeżeli patrzymy na ofiary obu tych braci, to czyja się wydawała bardziej wartościowa z ludzkiego punktu widzenia? No tutaj zdania będą pewnie podzielone, ale no ja jako syn rolnika od wielu pokoleń wiem, ile to jest roboty, ile to jest czasu, aby zebrać ten plon, i kiedyś znałem tę historię, wiedziałem, jak się skończyła, ale zawsze mi się wydawało, że no, Kain się tyle napracował, złożył tą ofiarę ze swoich plonów, no czemu ona została odrzucona? Abel co? No, wziął owieczkę, przyprowadził, zabił przed Panem i dostał błogosławieństwo. Ciężko to było zrozumieć. A jednak Bóg wejrzał na ofiarę Abla. Bracia i siostry, na pewne pytania w Biblii ciężko jest odpowiedzieć, ciężko jest zrozumieć, jeżeli nie zaangażujemy w to wiary i Ducha Świętego, którego dał nam Bóg. Dlatego jeżeli bierzemy do naszych rąk Biblię, czytamy je w domu, tak ważna jest rzecz, o której brat Adam kilka tygodni temu tutaj nam wspominał. Żeby dotarło do mnie to, co jest tutaj napisane, czasami muszę nastawić się na tą odpowiednią częstotliwość. Modlitwa. Jak ważna jest modlitwa, kiedy przychodzimy do Bożego Słowa, kiedy chcemy Bożego głosu słuchać. To nie z słuchawkami w uszach i tam leci jakiś pop albo radio, ale modlitwa, wyciszenie i przychodzimy do Bożego Słowa, aby Bóg mógł nam w tym Słowie odpowiadać. Więc czym różniła się ofiara Abla od ofiary Kaina? Przede wszystkim tym, że w przypadku Kaina, no nie wiem, czy w ogóle możemy mówić o ofierze, czy tam w ogóle była ofiara w tym, co on przyniósł. Abel złożył ofiarę we właściwy sposób, tak jak dwa rozdziały później czytamy o Noem. Przyprowadził zwierzęta, zabił je, złożył na ołtarzu. Kilka kolejnych rozdziałów dalej Abraham wziął zwierzęta, zabił, rozłożył przed Panem. I wielu, wielu innych mężów Bożych w Starym Testamencie, którzy przelali krew niewinnego zwierzęcia, aby na tym gruncie zbliżyć się do Boga. Kain chciał po prostu coś Bogu przynieść i dać. Co za różnica? Jest różnica. I to znacząca, bo to nam pokazuje, w jaki sposób obaj postrzegali Boga i jak go traktowali. W oczach starszego z braci Bóg był na pozycji biorcy. Odebrał rodzicom Eden, odebrał rodzicom spokój, odebrał obfitość, którą mieli, dostatek, z którego korzystali. Dlatego o ten dostatek teraz trzeba zadbać samemu. Samemu trzeba się postarać. I według tradycji żydowskiej Kain był bardzo zachłannym człowiekiem od początku. Chciał się bogacić, chciał gromadzić dobra. Jako pierwszy zaczął orać ziemię, aby wydrzeć z niej jak najwięcej tego, co ziemia mogła mu zaoferować. A kiedy cieszył się tym, co już było jego własnością, co sobie wypracował, co mu się należało, chciał zadowolić Boga i odpowiednią część złożyć mu w ofierze. Oddać część z tego, co było jego wypracowaną własnością. I przeciwstawmy to teraz myśleniu młodszego z braci. Abel postrzegał Boga zupełnie inaczej. Nie jako biorcę, ale jako dawcę wszystkiego. Abel był świadom, że bez Bożego błogosławieństwa i pomocy ludzie nie są w stanie
przeżyć. Nie są w stanie sobie poradzić. Wiedział, że wszystko, co posiada, te stada, to jest wynik Bożej troski. To jest wynik Bożego planu, który zawarł też w naturze. A on sam nic do tego dodać nie może. Dlatego jego ofiara nie różniła się tylko i wyłącznie tym, co tam przyniósł ze sobą, ale przede wszystkim postawą jego serca. Jego postawą wobec Boga. Czyli jeden z braci przyszedł podzielić się z Bogiem swoją własnością, dziełami swoich rąk, a drugi złożył to, co sam otrzymał od Boga, co było wynikiem Bożego błogosławieństwa. I podobnie to komentuje jeden ze starożytnych historyków żydowskich z dzieła pod tytułem Dawne dzieje Izraela. Odczytam króciutki fragment, zacytuję. Gdy obaj postanowili złożyć Bogu ofiary, Kain przyniósł płody ziemi i owoce drzew, Abel zaś mleko i pierwociny swych stad. Ta druga ofiara milsza była Bogu, gdyż woli on, by czcić go darami dostarczonymi przez samą przyrodę, a nie tym, co gwałtem wydarły z ziemi przemyślne zabiegi ludzkiej zachłanności. Pytanie, jaki był rezultat złożenia obu tych ofiar? Czy przyniosło to Bogu chwałę i uwielbiło Jego imię w właściwy sposób, tak jak to powinno być zrobione? Werset 8. Tak się skończyło i taki był rezultat złożenia pierwszych ofiar Bogu. Pierwsze morderstwo. Pierwsze przelanie krwi niewinnego człowieka na ziemi. Ale spójrzmy na werset 5. Kto nie wejrzał na ofiarę Kaina? Kto jej nie zaakceptował? Abel? Nie. Bóg. Tam nie ma żadnej złośliwości ze strony Abla. Młodszy brat nie zrobił nic, czym zasłużyłby sobie na gniew, na zazdrość, no tym bardziej na śmierć. A jednak Kain, który nad tym gniewem nie chciał zapanować, zabił brata. I do dzisiaj gniew i zazdrość to są pierwsze kroki do nienawiści, to często całkowicie bezpodstawnej. Ale zauważmy też, że Kain, kiedy został napomniany przez Boga, on wcale nie szukał sprostowania. On nie szukał właściwej drogi. Nie pytał, Panie Boże, to jak mam to zrobić? Poprowadź mnie. Jak to zrobić właściwie? Co mam Tobie złożyć, abyś Ty mi błogosławił? Nie, Kain odwrócił się całkowicie od mądrości Bożej i rozwiązał problem po swojemu. Czyli, mówiąc najprościej, pozbył się konkurencji. I co wtedy? Jego ofiara stała się atrakcyjniejsza? No, Panie Boże, nie masz teraz wyboru? Jedna ofiara została? Bracia i siostry, nie zmusimy żadnymi zabiegami naszego Boga do tego, aby koniecznie przyjął akurat to, co mamy Mu do zaoferowania. Nie zmusimy żadnym sposobem. Kain widział w Bogu biorcę wszystkiego. Może myślał, że no, teraz z braku innych opcji jego dar zostanie przyjęty. Ale mylił się, bo nic, co pochodzi ze skażonego serca, z niewłaściwych myśli, nie może uwielbić i zadowolić tego, który jest święty, tego, który jest sprawiedliwy, tego, który jest doskonały. I jak trafnie w ten właśnie rozdział wpisuje się werset znowu z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału. Pierwszy Jana 4,20. Bardzo dobrze znamy ten fragment. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
jeśli kto mówi miłuję Boga, a nienawidzi brata swego? No i tu można zadać bardzo proste pytanie. Czy Kain przyszedł przed Boże oblicze, bo chciał rzeczywiście z miłości do Stwórcy złożyć swoje dary? A może jednak był to rodzaj jakiejś transakcji, którą chciał z Bogiem zawrzeć? Abel wiedział, że nie ma na świecie takiej rzeczy, którą można dać Bogu od siebie, bo i tak wszystko do Niego należy. Dlatego ofiara z trzody, z tego, co Bóg darował Abelowi i tylko przez przelanie jej krwi mogła otworzyć drogę do Bożej akceptacji i przyjęcia tego daru. Kain chciał błogosławieństwo kupić, ofiarując co? Owoc przeklętej przez Boga ziemi. Ale to Abel to błogosławieństwo otrzymał, bo miał świadomość, że droga przed Boże oblicze wiedzie tylko przez krew i śmierć kogoś niewinnego. I ten obraz przewija się przez wiele fragmentów Biblii, aż do listu do Hebrajczyków, którego autor w 11 rozdziale wymienia Abla na samym czele, na samym początku wszystkich bohaterów wiary. Tam mamy Abrahama, tam mamy Gedeona, tam mamy Dawida, wielu mężów Bożych, których dobrze znamy, których zasługach wiemy. No i czemu właściwie Abel, prawda? No co on takiego zrobił wielkiego? Czym się wsławił? A jednak jest na samym początku. Hebrajczyków 11:4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez tą ofiarę jeszcze po śmierci Abla przemawia. Ona nadal jest pewnym wzorcem, nadal jest pewnym świadectwem. I najdobitniej Bóg przemówił przez tą ofiarę w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, kiedy stajemy dzisiaj przed Bogiem jako grzeszni ludzie, niedoskonali jeszcze ludzie, nie szukamy dostępu do naszego Ojca poprzez to, co sami wypracowaliśmy. Nie licytujemy się z Bogiem naszymi darami, naszymi dobrymi uczynkami, bo to była droga Kaina. Ale chcemy dzisiaj podążać drogą wiary Abla. Będziemy brać do naszych rąk kielich. Będziemy łamać ze sobą chleb. I z pełną świadomością w sercu mówić: Panie Boże, jako grzesznicy nie mamy prawa stać dzisiaj przed Tobą. Ale wierzymy, że przez śmierć i krew Zbawiciela możemy mieć społeczność ze świętym, sprawiedliwym Bogiem. Doskonała społeczność i usprawiedliwienie z naszych win przez Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, wiemy dobrze, że innej drogi, innego sposobu nie ma. Jest dzisiaj wiele systemów religijnych, wiele wyznań, które też gdzieś w tytule mają chrześcijańskie, ale przed swoimi wyznawcami stawiają cały szereg wymagań. Tyle rzeczy ty musisz zrobić jeszcze. Bo kiedy spełnisz warunki, kiedy przyniesiesz owoc swoich dobrych uczynków, wtedy będziesz szczęśliwy i błogosławiony. Kiedy będziesz ciężko pracował, kiedy poświęcisz odpowiednio wiele, zasłużysz w końcu na to szczęście i błogosławieństwo. To jest transakcja, bo to się wydaje logiczne, to się wydaje uczciwe. No tak, ja się poświęcę, oddam wszystko. Wtedy w zamian będę miał prawo coś od Pana otrzymać.
ludzie ufają temu, ludzie ulegają temu, ale pytanie, czy wtedy wymaga to wiary? Jeżeli to jest coś za coś. Czy na pewno wymaga to wiary? Chyba nie wymaga to aż takiej wielkiej, niebłysiężnej gdzieś wiary. I wielu takich dobrych ludzi, dobrych, porządnych ludzi w swojej niedoskonałości bez Pana Jezusa Chrystusa pójdzie na potępienie. Mimo jak najlepszych swoich starań, jak najlepszych referencji. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Darem łaski Bożej. Czy masz wystarczająco wiary, aby przyjąć zbawienie jako dar, niezasłużoną łaskę? Czy masz wystarczająco dużo wiary, aby nie płacić za usprawiedliwienie? Oczywiście nie twierdzę tutaj, że chrześcijanin nie ma trwać w dobrych uczynkach, że nie mają go cechować, że nie powinien, nie musi przynosić już owoców Bogu. Chodzi tutaj tylko o to, że one mają być wynikiem mojego zbawienia, wynikiem mojej przemiany, ale nie zapłatą, aby go otrzymać. Abel jako pierwszy pokazał, na jakim gruncie niedoskonały człowiek może stanąć przed Bogiem. I jest to możliwe tylko wtedy, kiedy w moim imieniu śmierć poniesie ktoś niewinny. Kto jest naszym barankiem? Przez kogo zbawienie? W czyjej śmierci zapłata za mój grzech? Pan Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Zbawiciel. Efezjan 1 rozdział 7 wiersz. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W Nim i w nikim innym. Bracia i siostry, mamy za co dziękować Bogu. Wstępujmy w ślady wiary tych wszystkich bohaterów, o których czytamy w 11 rozdziale, z których Abel był pierwszy i pokazał, która droga prowadzi przed oblicze świętego i doskonałego Boga. Niech Jemu będzie chwała i cześć za to wszystko, co mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Just a